mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Kolejne wersety nie czytam ich w tej chwili. Ale był to temat, w którym rozważaliśmy, czy Jezus przyszedł ustanowić nowe prawo, czy zgadza się z prawem, które było nadane przez Mojżesza i przez proroków. Jak pamiętacie, i zresztą wynika to z tego tekstu, że Jezus powiedział, że ani jota nie może być naruszona z prawa, które zostało dane ludowi Starego Testamentu. Więc Jezus mówi, nie przyszedłem niczego zmienić. Ja sam przyszedłem to wszystko wypełnić. Ale to również omawialiśmy. Chcę podkreślić raz jeszcze, do czego dziś będziemy wracać też, że w nauczaniu, też życiu Jezusa jakby istniała całkowita spójność, zgodność, absolutna harmonia z nauczaniem czy prawem Starego Testamentu, zakonem. Ale też z drugiej strony jego nauczanie i nauczanie Jezusa szło, czy było w całkowitej sprzeczności z nauczeniem faryzeuszów i uczonych w piśmie. Bo tak naprawdę prawo, zakon, pisma przez nauczanie faryzeuszy obrosło w tradycję, obrosło w ich interpretację. Dlatego Jezus mówi te znamienite słowa, do których dzisiaj będziemy często wracać. Teraz tylko ich wzmiankuje. Mówi tak, słyszeliście, iż wam powiedziano, a ja wam powiadam. Ale już teraz chcę powiedzieć, że Jezus tutaj w tym nie wprowadza żadnej nowości. Jezus nie przychodzi i nie mówi, będzie zmiana. Jezus przychodzi i mówi, chcę wam przypomnieć oryginalne znaczenie tych słów. I werset 20, na niego musimy zwrócić uwagę. Dlatego, że po pierwsze, na nim zakończyłem, to raz, więc dlatego chcę się na nim moment zatrzymać. A po drugie, ten werset jest absolutnie przełomowy w całym kazaniu na górze. Tak naprawdę do końca całego kazania można powiedzieć, że Jezus rozwija tą jedną myśl. Oczywiście w wielu, wielu aspektach, w wielu różnych konfiguracjach, ale tak naprawdę ta myśl rzutuje na całość kazania na górze do końca. Brzmi ono tak, albowiem powiadam wam, inny przekład mówi, ostrzegam was. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Już wcześniej sobie mówiliśmy o tym, że dla ludzi współczesnych był to totalny szok. Myślę, że dla samych faryzeuszy. Oni byli pewnie i oburzeni, i wściekli, ale myślę, że dla ludzi, słuchaczy, o czym wspominaliśmy, był to straszny szok. Przecież autorytet moralny, faryzeusze, uczeni w piśmie, a jednak Jezus mówi tak przełomowe zdanie, że ci, którzy tak żyją, czyli faryzeusze, uczeni w piśmie, ale również ci, którzy ich naśladują, ci, którzy ich słuchają, ci, którzy jakby ich są pod ich wpływem, nie wejdą, czy nawet nie zobaczą Królestwa Bożego. I na ostatnim wykładzie z tego cyklu, kiedyś tam wiosną, szczegółowo omawialiśmy, na czym to polega. Na czym polegały zarzuty Jezusa wobec faryzeuszy. I dzisiaj tylko ich wymienię, nie będziemy ich omawiać, ale przypomnijcie sobie, że za każdym razem, kiedy omawialiśmy jakby punkt po punkcie, za każdym razem chcieliśmy to odnieść do siebie. Bo dopiero to ma sens. Bo cóż znam z historii? Chodzi o to, żebyśmy za każdym razem spojrzeli na swoje życie, czy elementów ich postępowania nie znajdziemy w sobie. Czy jakby tej mentalności, którą oni się posługiwali, gdzieś nie znajdziemy w sobie. Więc wymienię tylko może z jednym zdaniem komentarza, może bez niektóre. Więc jednym z zarzutów wobec faryzeuszy była taka nominalna religijność. Oni traktowali religijność jak pracę zawodową. Zrobić swoje i tyle. Czyli to, co do nich należało, to zrobili, a potem żyli jak chcieli. Myślę, że to nam również to grozi, że możemy też tak funkcjonować, że możemy po prostu poświęcać dla Boga te 2 godziny tygodniowo w niedzielkę, 2 we wtorek, może jeszcze jakaś grupka domowa, a reszta to już moja. To jest niebezpieczeństwo dla każdego z nas. Drugą rzecz, którą Jezus im punktował, to była sprawiedliwość na pokaz.
O, to doskonale wiemy, że oni w stosunku do ludzi, to co ludzie mogli obserwować, byli genialni, byli doskonali. Ale w środku Jezus dopiero odkrywał, co tam było. I czytaliśmy odpowiednie fragmenty, kiedy Jezus zwracał się do nich, że są grobami na zewnątrz pięknie wyglądającymi, a w środku śmierć. Myślę, że to jest pułapka dla każdego współczesnego człowieka, że może się starać wyglądać jak piękny, kochany brat czy siostra, bardzo może nawet zaangażowany, ale nikt z nas nie zajrzy do środka, tylko jeden Bóg. Tylko On wie, co tam tak naprawdę jest. Dalej mówiliśmy o tym, że oni byli specjalistami w usprawiedliwianiu grzechu. I swojego, i innych. Znajdywali mnóstwo różnych sytuacji, nawet sankcjonowali to prawnie. Ale mówiłem o tym, jeżeli ktoś chce wrócić, są nagrania, więc nie powtarzam. Kolejną rzeczą, którą Jezus akcentował, to było ich poczucie wyższości i też takie eksponowanie tego poczucia wyższości w stosunku do innych, czyli tak naprawdę pogardzanie innymi. Oni również byli jakby tymi, którzy nie przestrzegali całego słowa. Podkreślam, całego. Oni świetnie umieli wybierać to, co im pasowało, a to, co im nie pasowało, to albo omijali, albo zamieniali. I w końcu chyba dwa spotkania poświęciłem na ten jeden temat, że to było brak wpływu na innych. Że żyli, nawet nie mając świadomości, że mogliby mieć wpływ na swoje otoczenie. I to są wszystko jakby szczegóły, o których już mówiliśmy. Ale tak podsumowując to wszystko, to Jezus zwracał przede wszystkim uwagę na serce. Jezus zwraca uwagę na to, co się dzieje wewnątrz. Nieważne, jak wyglądali na zewnątrz, jak wyglądały ich rytuały, ich tradycje, ich sposób funkcjonowania, Jezus chciał zajrzeć do głębi, do serca. Moi drodzy, i tak jest dzisiaj. Jezus chce patrzeć do głębi mojego i Twojego serca. Jezusa nie tyle interesują nasze, nie wiem jak to nazwać, tradycje czy sposób funkcjonowania na zewnątrz. To też jest ważne oczywiście, ale ważniejsze jest serce. I chyba poprzednio akcentowałem to, mówiłem o tym, że takie skupianie się na szczegółach prowadzi lub nawet już jest legalizmem. Legalizmem, którego naprawdę Bóg nienawidzi. Czyli takie określanie czyjejś duchowości poprzez jakieś normy. Określanie czyjejś duchowości poprzez coś, co jest zewnętrzne. I chyba podawałem różne przykłady, mówiąc o nawet długościach włosów, czy sposobie ubierania się, czy długości spódniczki, co jest nie jeden raz wiele kościołów się z tym tematem zmierzało, czy wręcz kwestia alkoholu, czy używanie komputera, internetu, posiadanie bądź nieposiadanie telewizji. I takich tych legalistycznych spraw można byłoby mnożyć i mnożyć. Problemem jest, moi drodzy, jeśli ktoś chce oceniać drugiego człowieka po takich zewnętrznych sprawach i osądzać go. Albo jeszcze gorzej, narzucać swój punkt widzenia komuś innemu. To jest legalizm. Moi drodzy, czy te rzeczy, które wymieniłem, albo mnóstwo innych jeszcze, czy są nieważne? Oczywiście, że są ważne. One są nawet bardzo ważne. W Kościele one są bardzo ważne, ale nie od tej strony. Niech nas Bóg zachowa, żebyśmy mieli podchodzić od tej strony, czyli mierzyć czyjąś duchowość z zewnętrzną miarą. Moi drodzy, ja chciałbym, i to jest moim marzeniem, i to jest Boże marzeniem, abyśmy po prostu się rozkochali w Bogu. Abyśmy mieli z Nim taką relację, że od tej strony, od relacji z Nim, od miłości z Nim będzie wypływać to, że wiem, jak się mam zachować. Że wiem, co mi wolno, a co nie wolno. Że wiem, jak się mam ubrać. Że wiem, od czego się mam powstrzymać, a od czego nie muszę. I wcale to nie musi być jednakowe dla każdego. Jezus nie ma równej linii dla każdego. Ktoś będzie musiał się od czegoś innego trzymać z dala, a ktoś może będzie tego bliżej. To on sam najlepiej wie. Moi drodzy, bo można... Powiem tak, można, naprawdę można przestrzegać wszystkich zasad, religijnych zasad, jakiekolwiek byśmy sobie nie wymyślili.
I można być tym perfekcjonistą, a być daleko od Boga. I właśnie to był główny zarzut do faryzeuszy. Że oni perfekcjonalnie wypełniali wszystko, co się dało na zewnątrz, a byli bardzo daleko od Boga. Więc wracam do tego przełomowego zdania. Albowiem powiadam wam, czy ostrzegam was, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I tak naprawdę następne wersety, następne akapity, następne myśli są rozwinięciem tej jednej. I dzisiaj chciałbym zrobić wstęp. Więc wybaczcie, że może znowu będzie troszeczkę bardziej tak teologicznie, ale te wstępy są czasem potrzebne. Chciałbym, że zanim wejdziemy w szczegóły, czyli zanim będziemy omawiać kolejne myśli, które dzisiaj tylko wymienię, abyśmy mieli takie szersze spojrzenie. Ktoś kiedyś powiedział, żeby z powodu drzew nie ominąć lasu. Więc żeby dobrze zobaczyć całość, zanim skupimy się na drobiazgach, na szczegółach. Moi drodzy, Jezus tutaj w tych wersetach, które za chwilkę wymienię, nie wprowadza nic nowego, jak już wspomniałem. On chce przypomnieć, on chce ustanowić to oryginalne znaczenie prawa, kontrastując go z nauczaniem faryzeuszy. A więc otwórzmy sobie Biblię, kto ma, będzie mu prościej. I wymienię tylko tych sześć takich określeń czy szczegółowych twierdzeń Jezusa, z którymi będziemy się zmierzać przez kolejne wtorki. Pierwszy już jest przed nami, ten 21 werset. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabijał, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, dotąd. Werset 27, to jest druga myśl. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam. Trzeci, to jest 31 werset. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech je da list rozwodowy. A ja wam powiadam. 33 werset, to jest czwarta myśl. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam. Werset 38, piąta myśl. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam. I ostatnia myśl z tego cyklu. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam. Nie dokończyłem tych wszystkich myśli, bo na to przyjdzie czas. Chciałem tylko, żebyśmy uchwycili te kluczowe słowa. Te kluczowe słowa, które brzmią w takim ogólnym ujęciu, słyszeliście, że powiedziano wam czy przodkom coś, a ja wam powiadam pozornie coś innego. Pozornie. Skupmy się na moment na tym zdaniu, które sześciokrotnie się powtarza. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, czy wam powiedziano, różnie to tu jest ujęte, a ja wam powiadam. Więc po pierwsze, rozważmy na moment to zdanie powiedziano przodkom, czy wam powiedziano. Jak to brzmi? Słyszeliście, że wam powiedziano, a ja wam powiadam coś innego, w domyśle. Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że jakby Jezus chciał powiedzieć, tak to można by zrozumieć, oto powiedziano wam w zakonie, dano wam zakon, a ja wam mówię coś innego. No ale przecież już żeśmy sobie wcześniej powiedzieli, że takiej opcji nie ma. Że Jezus przyszedł wypełnić zakon, że nie usunie z niego ani jednej joty. Więc już rozumiemy, że to jest błędne rozumowanie. Jedno z tłumaczeń, to jest angielskie tłumaczenie, tłumaczenie King James Version, mówi troszeczkę inaczej. Sprawdzałem to, jeszcze konsultowałem z kimś, kto perfekt zna angielski i rzeczywiście tak to jest. Że jest tam napisane, nie powiedziano do przodków, czyli przodkom, ale powiedziano przez przodków. I to zmienia zupełnie sens. Trudno, wiecie, z takiego językowego punktu widzenia, czy lingwistycznego, dociekać, kto ma rację. Czy ma być przed, czy ma być do. Bo tutaj jeden przekład mówi tak, drugi tak, ale kontekst nas informuje o tym, jak powinno być.
Kontekst, to co już wcześniej powiedziałem, że nie możemy rozumieć tego w ten sposób. Powiedziano do przodków, a ja to zmieniam i mówię coś innego. Musimy to rozumieć, że powiedziano przez przodków. Zaraz wytłumaczę, co mam na myśli. Wiecie, gdyby Jezus chciał naprawdę powiedzieć, odwołać się do zakonu, który został spisany, że było powiedziane tak, a ja mówię inaczej, pewnie by powiedział napisano. Pamiętacie, wielokrotnie Jezus posługiwał się takim terminem, choćby kiedy był kuszony na pustyni. Kiedy się odwoływał faktycznie do prawa, do słowa, to mówił napisano. A tu mówi, słyszeliście, że powiedziano. Zanim stanie się to jaśniejsze, przypomnijmy sobie z historii odległej, ale przecież znamy troszkę, czasy reformacji, a w zasadzie czasy sprzed reformacji. I w ten czas, kiedy Biblia zupełnie nie była znana, Słowo Boże z żadną miarą nie było znane. Dlaczego? Bo było czytane po łacinie. Odbiorcy z niego nic nie rozumieli. Więc to, co słyszeli, to była interpretacja tego słowa przez duchownych. Więc to, co oni rozumieli, to, co słyszeli, to, co do nich docierało, to już nie było słowo. To była jego interpretacja. A jaka? No to wiemy jaka. Później reformacja zmieniła to wszystko. Oddała Słowo Boże w odpowiednim przekładzie do ludzi, którzy mogli to we własnym języku czytać. I wszystko się mogło zmienić. Wiecie, podobnie było w historii Izraela. Izrael, będąc w niewoli babilońskiej, w jakimś sensie zatracił zdolność głównie pisanego języka hebrajskiego. Kiedy wrócili do swojego kraju, kiedy po tej niewoli wrócili, to zaczęli posługiwać się już językiem aramejskim. I w mowie, i w piśmie. Zresztą Nowy Testament został już pisany w tym języku. Więc kiedy siedzieli w synagogach, to była zupełnie podobna sytuacja do tej, której przypomniałem z czasów przedreformacji. Tam uczeni w piśmie, faryzeusze, czytali Boże Słowo po hebrajsku. A słuchacze niewiele z tego mogli zrozumieć tak naprawdę. Rozumieli to, co im przekładano. Rozumieli interpretację, bo była w języku aramejskim. Więc tak naprawdę Jezus mówi tutaj, słyszeliście, co wam powiedzieli. Nie, co jest napisane, ale słyszeliście, co wam powiedzieli ci, którzy was tego uczą. Pamiętamy, że w czasie sprzed reformacji ten czas jakże wykrzywiono prostą Ewangelię. Jakże wykrzywiono to i wiadomo było nauczanie, że poza Kościołem nie ma zbawienia, poza sakramentami nie ma zbawienia, że duchowieństwo musi mieć udział w twoim zbawieniu i tak dalej. Wykrzywiono Bożą Ewangelię, ale tego nikt nie mógł sprawdzić. Tak samo działo się za czasów Pana Jezusa. Więc Jezus tutaj w kazaniu na górze przychodzi i chce odkryć prawdziwy sens, prawdziwą literę, a może nie literę, tylko ducha prawa, które było napisane. A więc rozwinąłem troszeczkę tą myśl, że słyszeliście, że wam powiedziano. A teraz dwa zdania na temat tej drugiej części. A ja wam powiadam. Jezus mówi, słyszeliście, że wam powiedziano, a ja wam powiadam. A ludzie myślą, a kto dał mu prawo? Czymże on jest? Kto dał mu prawo, żeby interpretować Boże Słowo, żeby narzucać normy, w jaki sposób można rozumieć zakon i Boże Słowo? Kto dał mu prawo do tego, żeby zmieniać pisma? Tak ludzie wtedy rozumieli. Gdybyśmy sobie otworzyli, nie będziemy tego robić, ale gdybyśmy sobie otwarali 8 rozdział Ewangelii Jana, spór Jezusa z duchowieństwem. Tam Jezus między innymi mówi, jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. I wtedy pada to pytanie, a kimże ty jesteś? Kto ci dał prawo tak mówić do nas? Przecież on był uważany w najlepszym przypadku za kolejnego nauczyciela. Już w najlepszym przypadku, bo przez wielu był uznawany po prostu za jakiegoś wichrzyciela. Ale już przez tych, którzy go słuchali, był uważany za po prostu jeszcze jednego nauczyciela. A Jezus tutaj rości sobie autorytet do prostowania Bożego Słowa. Jezus rości sobie tutaj autorytet do tego, żeby powiedzieć, że nauczanie faryzeuszy jest złe. I powiedzieć do tego, że moje nauczanie jest prawdziwe.
Więcej nawet. Jezus jakby ma autorytet do tego, żeby powiedzieć, to ja nadałem to prawo Mojżeszowi. To ja mam prawo go interpretować. Wręcz jestem odpowiedzialny za to, żeby to prawo było właściwie interpretowane. Czyli jednym słowem mówi, jestem Bogiem. Pamiętacie ich dyskusję, kiedy oni się denerwowali i mówili, jak to? 50 lat nie ma, że Abrahama widziałeś? A Jezus mówi, ja byłem wcześniej. Zakończyło się tym, że go chcieli tam ukamienować. A więc jednym słowem, to słowo, które mówi, a ja wam powiadam, w tym jest autorytet. W tym jest autorytet Jego jako Boga, który ma prawo do tego, aby prostować interpretację i zrozumienie Bożego Słowa. Więc słowa, które padają z ust Jezusa, padają z autorytetu, jakim jest to, że jest po prostu Bogiem. Kiedy patrzymy na to nauczanie, kiedy patrzymy na kazanie na górze, mam nadzieję, że go znacie. Kiedyś prosiłem was o to, żebyśmy go czytali. Może warto sobie znowu przypomnieć, minął już jakiś czas, może warto by wrócić do Ewangelii Mateusza, Łukasza i znowu sobie odświeżyć, zwłaszcza, że będziemy we wtorki do tego wracać. Więc mam nadzieję, że znamy to. Ale kochani, kiedy wiemy, co jest przed nami, wiemy, jakie nauczanie jest przed nami, słuchajcie, największym błędem byłoby myśleć, że te wersety, że to nauczanie Jezusa jest jakby kolejnym jakimś kodeksem etycznym. Że to jest jakiś zbiór zasad moralnych, które mamy wykonać, nawet już poprawionych przez Pana Jezusa. Tak nie jest. Intencją Jezusa jest zupełnie coś innego. Jezus mówił jakby w ten sposób, ja przyszedłem założyć nowe królestwo. On to mówi wielokrotnie. Królestwo łaski, królestwo oparte na miłości, królestwo, w którym jestem głową. A ludzie, którzy są w tym królestwie, charakteryzują się czymś szczególnym. Charakteryzują się nowym życiem pochodzącym ode mnie. Charakteryzują się innymi priorytetami, inną mentalnością, innymi oczekiwaniami, pragnieniami. To nie jest królestwo zasad. To nie jest królestwo szczególików, to jest królestwo życia. Jezus to chce przekazać. A co z tymi 6 zasadami, które przed chwilką przeczytałem? Przecież one są takie szczegółowe. Moi drodzy, zobaczymy to później, ale to są przykłady. To jest ilustracja ogólnych prawd, które Jezus chce przekazać. Błędem byłoby, gdybyśmy chcieli zrozumieć to w ten sposób, że te zdania bierzemy i rozumiemy ich jako zasady. To są ilustracje. Wiecie, tak to jest, że w mentalności ludzi jest tak, że wolimy zasady. Ja tutaj teraz mówię o ludziach nieodrodzonych. Ja mówię o ludziach cielesnych, jakby funkcjonujących według starej natury. Że prościej jest, kiedy jest wszystko poukładane. To możesz, to nie możesz, to możesz, tego już nie. Tak jest prościej funkcjonować. Czasem jest tak, że człowiek cielesny lepiej się czuje, jeżeli ma jakąś listę i wie, co wolno, co nie wolno. Ale w Bożym Królestwie to nie funkcjonuje tak. To się nie da tak, bo to jest królestwo życia, a nie szczegółowych zasad. Wiecie, faryzeusze chcieli to tak właśnie zrobić i tak tłumaczyć, że dopóki fizycznie nie popełnisz morderstwa, to jesteś okej. Że dopóki fizycznie nie złamiesz przysięgi, mówię o kolejnych sprawach, czy tam nie cudzołożysz, no to jesteś genialny. To idealnie przestrzegasz prawo. Tak chcieli i tak nauczali. A dokładnie tak nie jest, do czego będziemy potem szczegółowo wracać. Moi drodzy, Słowo Boże jest życiem, a nie zbiorem szczegółowych przepisów i kodeksów. Wiecie, czasem nawet taką mentalność widzę w niektórych, oczywiście w niektórych rozmowach duszpasterskich. Ktoś przychodzi, otwiera swe serce, mówi o jakichś wielkich problemach, a potem ma jedno oczekiwanie. W cudzysłowie to powiem, żebym dał tabletkę na rozwiązanie. Jakąś prostą regułkę. Może niekoniecznie prostą, ale taką zwięzłą, taką jakąś konkretną. Żeby szło tak jak 2 dodać 2 równa się. No ale wielokrotnie tak się nie da. Wielokrotnie jest tak, że można tylko wskazać kierunek.
zachęcić do właściwego postępowania, zachęcić do relacji z Jezusem, a tam w tej relacji czasem znajdzie się precyzyjna odpowiedź. Wielokrotnie tak jest. A mówię, często ludzie chcieliby mieć tak po prostu jakieś konkretne rozwiązanie. A więc podsumowując to, celem Jezusa, przede wszystkim w tym, co jest przed nami, co robię temu wstęp, to jest jakby ukazanie prawdziwej intencji danego prawa. Wiecie, jak to jest, że nawet w dzisiejszym prawodawstwie, mówię o świeckim prawodawstwie, kiedy ustawodawca czy ktoś, kto siedzi nad tym prawem, ma jakąś wizję, ma jakiś pomysł, wie, co chce przekazać, wie, jak to chce poukładać, ale jest problem, jak to sformułować, jak to napisać. I nigdy nie ma tak, nigdy nie da się tak, żeby w formie zapisu oddać to w ten sposób, żeby to było niepodważalne. Zawsze ustawodawca musi liczyć na to, że ktoś zrozumie ducha tej ustawy i będzie chciał postępować tak, jak to jest napisane. Tym bardziej w tym przypadku, kiedy mówimy o Bożym Królestwie. Jezusowi chodzi o to, żebyśmy zrozumieli intencje, zrozumieli sens, a nie czepiali się czasem słówek. Nie czepiali się czasem jakichś konkretów. Zresztą dojdę za moment do tego. Więc to było jakby pierwszym celem Pana Jezusa, to, co jest przed nami. Czyli jakby przywrócenie tej prawdziwej intencji Bożego Słowa. A po drugie, skorygowania błędnego nauczania faryzeuszy. Kończąc powoli, z naciskiem na powoli, chcę jeszcze parę myśli przekazać, ale w takim już jakby jednym kontekście. Kilka uwag, jak należy rozumieć te wersety, które są przed nami. One brzmią czasem tak jednokierunkowo, tak czarno-biało. Ale musimy zrozumieć, jak na nich patrzeć. Jak na to patrzeć, bo jak powiedziałem, Jezus przywraca ich oryginalny sens. Mamy przed sobą pewne prawo, ale musimy zrozumieć, jak na to patrzeć, żeby nie popełnić błędu. I kilka takich uwag i będziemy kończyć. Konkretnie to 5. Pierwsza. Troszkę już może się powtórzę z niektórą myślą gdzieś tam wcześniej powiedzianą, ale przede wszystkim chodzi o to, że te prawo, które tutaj możemy znaleźć, czy oczekiwania Pana Jezusa, najważniejsze jest w tym wszystkim duch, a nie litera. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział właśnie to mówi, że litera zabija, a duch zaś ożywia. Kiedy apostoł Paweł to pisał, to ten rozdział jest jakby poświęcony na to i apostoł Paweł kładzie nacisk na to, że Izrael wciąż i wciąż bezustannie myślał bardziej i skupiał się na literze, gubiąc ducha. I znowu dam ten przykład, który może już wcześniej padł, że tak jak faryzeusze myśleli i tak nauczali, że dopóki nie przekroczą litery prawa, są w porządku. I tych kilka przykładów. Dopóki nie przekroczą tego prawa spisanego, tego, co jest, że tak powiem, na liście zakazanej, czyli nie zabiją, nie cudzołożą i tak dalej, nie będą się mścić i różne inne sprawy, to wtedy są w porządku, że doskonale wypełniają prawo. A Bogu chodzi o serce. A Bogu chodziło o serce. Co tam jest w sercu? O to, jakie ma podejście do bliźniego. Nie o to, czego zabił, czy nie, ale co jest w jego sercu do bliźniego. Będziemy to później rozszerzać. Powiem nawet więcej. Kiedy byśmy się chcieli skupić i czasem tak naprawdę dosłownie, literalnie wypełnić to, co jest napisane, to czasami możemy się narazić na śmieszność. Gorzej, Biblię narazimy na śmieszność. Są przypadki, kiedy ludzie w swej nierozsądku brali na przykład werset o nastawieniu policzka z drugiej strony i robili to dosłownie. A wcale nie o to chodzi. I przez to narażają na śmieszność Boże Słowo. Będziemy o tym mówić, jak do tego dojdziemy. Uwaga druga. W prawie, czy w tych uwagach, które Jezus tutaj nakazuje, nie chodzi tylko o działanie. To zresztą jedno z drugiego wynika, ale o nasze motywacje.
o to, co dzieje się w sercu. Dlaczego jakby zamierzamy coś zrobić? Jezus mówił o tym wcześniej, czy później nawet, że z serca bowiem pochodzą. Pamiętacie? Cytowaliśmy to. Pamiętacie takie zdanie? Błogosławieni czystego serca? Wracamy do błogosławieństw. Nie, nie wracamy, nie będziemy ich omawiać. Ale wcześniej powiedziałem, kiedy ich omawialiśmy, że błogosławieństwa tak naprawdę są skrótem całego kazania na górze. Więc to, te myśli będą w zasadzie rozwinięciem tego błogosławieństwa. A więc nie tylko ważne są czyny, co zrobimy, czy czego nie zrobimy, ale motywacje, co dzieje się w głowie, co dzieje się w sercu, jakie są myśli, jakie są dążenia. Kolejna uwaga. Prawo to nie jest tylko system zakazów. Moi drodzy, tak naprawdę najważniejszym celem Jezusa, czy celem prawa, którego On tu nakazuje, nie jest to, żeby zakazać, zabronić nam jakiś postaw. Nie jest głównym celem, żeby zakazać nam, że tego nie wolno robić i kropka. Tak naprawdę Jego celem jest zmotywowanie nas do tego, żebyśmy chcieli i kochali robić dobrze. To jest Jego cel. Nie tylko powstrzymać nasze życie przed jakimś złym krokiem. Gdzie cała koncepcja zrozumienia, w zrozumieniu żydowskim w tamtych czasach, prawa opierała się na tym, że im było coś zakazane. Nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz. Tak rozumieli prawo jako system zakazów. Ale Jezus przychodzi i mówi coś innego. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Widzimy różnicę? Błogosławieni, którzy tego pragną, którzy są zgłodniali tego, żeby czynić dobrze. Nie tylko ci, którzy jakąś siłą się powstrzymają przed czynieniem zła. To nie chodzi o to. Wyobraźcie sobie człowieka, który idzie po ulicy i widzi portfel, leży. No i już go tam ręka zaswędziła, żeby wziąć. Ale przypomniał sobie, przecież jestem chrześcijaninem, nie wolno kraść. No więc zaciska zęby, nie wezmę, nie wezmę. A jednak i tak kawalka i zwyciężył. Uff, udało mi się. Czy naprawdę o to chodzi? Nie. To nie jest człowiek wolny. To nie jest człowiek wolny. Udało mu się jakoś w tym momencie. Ale nie do tego ma prowadzić to, co Jezus mówi w swoim słowie. Kolejnym, to te wszystkie pięć myśli łączą się ze sobą, ale kolejnym jest taka uwaga, że jakby celem prawa nie jest jakby utrzymanie w nas takim poczuciu takiego, jak to nazwać, takim uciążliwym bycia posłusznym według jakichś krępujących zasad. Może powiem jaśniej, bo zakręciłem. Celem Bożego prawa nie jest to, żebyśmy byli zmuszeni do niewykonywania czegoś bądź wykonywania czegoś i byli z tego powodu sfrustrowani. Rozumiecie moją myśl? Boże prawo prowadzi nas do wolności. Boże słowo prowadzi nas do wolności, nie ogranicza nas. Jeżeli ogranicza, to ku naszemu dobru. I Bożym zamierzeniem jest, żebyśmy to złapali, żebyśmy to pokochali, a nie byli jakby sfrustrowani tym, że nie mogę czegoś złego zrobić. List Jana, pierwszy list Jana 5:13. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. A przykazania Jego nie są uciążliwe. Moi drodzy, to, czego Jezus od nas wymaga, nie możemy traktować jako jakichś zakazów, jako ograniczenia naszej wolności. Wręcz przeciwnie. To ma służyć naszej wolności. Ktoś kiedyś użył takiego przykładu, że gdzieś na jakiejś krętej górskiej drodze ktoś ośmielił się zrobić takie mocne, metalowe bariery na skraju drogi. To ogranicza moją wolność. Rozumiecie to myśl? Nie. To jest ratunek. To jest zabezpieczenie, żebyś tam nie spadł.
Zależy, jak kto na to popatrzy. Tak powinniśmy patrzeć na Boże Słowo, jako ochronę, jako zabezpieczenie nas przed tym, żebyśmy nie wpadli w złą rzecz. I ostatnia już myśl. Prawo nie jest celem samym w sobie. Słuchajcie, prawo nie jest tylko po to, żebyśmy go po prostu wykonali i nie prowadzi do niczego więcej. To nie tak. Celem jego wykonania jest to, żebyśmy poznali Boga. Celem tego jest to, żebyśmy byli Jego bliżej. Celem tego jest, żebyśmy byli przyprowadzeni przed Boże oblicze. Nie tylko po prostu, żebyśmy go wykonali i koniec, kropka, ale żebyśmy byli bliżej Niego. Przykład. Co byście powiedzieli o kimś, który wieczorem usiadł sobie, czy uklęknął i tak sobie chce zrobić taki rachunek sumienia z tego dnia. Chce tak stanąć przed Bogiem uczciwie i pomyśleć, jaki był ten dzień w stosunku do Boga. I tak się zastanawia, no dzisiaj w sumie co? No dzisiaj nikogo nie zabiłem. Cudzołóstwa też nie popełniłem. Żadnego grzechu z tej listy nie zrobiłem. No to jest super. Świetny dzień. Co byście pomyśleli o kimś takim? Coś nie tak, prawda? Myślę, że łapiemy to, że jeśli chcielibyśmy zrobić sobie taki rachunek na wieczór, to raczej inne pytania bym sobie zadawał. Czy dzisiaj Bóg był na pierwszym miejscu? Brzmi inaczej, nie? Czy naprawdę dzisiaj Bóg był na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy był dzisiaj naprawdę najważniejszy? Czy był w centrum mojego życia dzisiaj? Czy swoimi myślami, swoimi czynami, swoimi słowami oddawałem mu chwałę? Czy w czymkolwiek dzisiaj przypadkiem nie sprawiłem mu przykrości? Rozumiecie tą myśl? Moje sprawdzenie dnia nie opiera się o zasady, ale o osobę, o Jezusa. Nie o sztywne zasady, o reguły. I o to chodzi Jezusowi. To, co będziemy analizować od kolejnych wtorków, tych 6 stwierdzeń i potem inne, to jest ilustracja tej głównej prawdy. Głównej prawdy, która jest jakby wyrażana cały czas przeze mnie. Chodzi o relacje. Chodzi o życie. Chodzi o bliskość. Jeszcze jedna myśl, jeden obraz i będziemy zakończać. Chyba każdy z was się zgodzi ze mną, że taka duchowa dyscyplina w naszym życiu jest ważna. Tak, mieć coś też poukładane. Prawda? Myślę o takim, nie wiem, rozkładzie dnia, bo czasem człowiek się może pogubić w tym i nie mieć czasu na społeczność. Ale wiecie co? Jeśli moim celem byłoby tylko to, żeby się dostosować do dyscypliny, którą sobie sam narzuciłem, to już zaczyna być niebezpieczne. Nie wiem, czy mnie dobrze zrozumieliście, więc trochę jaśniej. Modlitwa i post, załóżmy, są niezwykle ważne, prawda? Chyba do tego nikt nie ma wątpliwości, że to jest rzecz, którą przełamujemy wiele rzeczy, że Bóg nam odpowiada. Ale słuchajcie, jeśli bym sobie jakoś założył, że będę pościł w ustalone dni, że będę się modlił dokładnie o ustalonych porach dnia, a potem całą swoją uwagę bym poświęcał na to, żeby być podporządkowany mojemu planowi i tyle, no to jestem w niebezpiecznym miejscu. Ta moja modlitwa i mój post naprawdę nie mają większego znaczenia, bo wpadam w taki legalizm, takie zasady. To wszystko jest dobre, kiedy jest relacja. To wszystko jest właściwe, kiedy żyję z Bogiem tak naprawdę. Kiedy nie poświęcam uwagi na to, żeby po prostu być wierny zasadom, ale wiernym Bogu. Chyba mnie rozumiecie, prawda? Więc moi drodzy, dzisiaj zrobiłem wstęp. Przypomnienie troszeczkę tego, co było i wstęp do tego, co będzie. I chciałbym, żebyśmy tak patrzyli na nauczanie Pana Jezusa. Abyśmy nie sprowadzili kazania na górze do kolejnych reguł, które mamy wykonać, bo nie o to chodzi.
ale do relacji z żywym Bogiem. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.